Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w ten piękny wiosenny dzień na naszym ogrodzie. Niestety jestem w pracy, jak widzicie, nie jestem Krezusem, nie dostaję dotacji, muszę sam zarobić na swoje utrzymanie. Jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Króciutko na wstępie chcę wam powiedzieć, co dzisiaj będzie, bo wszyscy czekają z niecierpliwością. Będzie pani Matusia Gita, sensacyjna informacja. Będzie wyciskarka soków z prusic pana leśniaka. Będzie Banda i Wanda, taki zespół z nowym przebojem nieruchomości. I na dzisiaj więcej chyba czasu nam nie starczy. Dorzucimy jeszcze parę innych takich delikatnych kwestii. Dziękujemy pani starosto za pomoc. Ja się również przyłączam do tych podziękowań w imieniu rodziny Sikorów, ale przede wszystkim w swoim imieniu nie tylko chciałbym podziękować pani staroście, ale chciałbym przeprosić przede wszystkim za wiele ataków politycznych, które robiliśmy w przeszłości. Dlaczego one dochodziły do skutku? No po prostu intrygi kreowane przez jej pracownika, przez pracownika pani starosty, czyli Roberta Kortkowskiego, dyrektora PCPR-u, który spuszczał nas ze smyczy jak pitbulla po to, żebyśmy panią starostę pogryźli politycznie w internecie. A dlaczego to robił? No dzisiaj już wiem. Dlatego, że był żołnierzem zorganizowanej grupy PO Wiatru Czerwińskiego i jego zadaniem było skłócenie wszystkich ze wszystkimi. Nim gorzej, tym lepiej, taka znana nam doktryna. W tym przypadku akurat informował nas o różnych rzeczach, że zostaliśmy jako rodzina pominięci. Tu chodzi głównie o pieczę zastępczą, o sprawy związane z rodziną zastępczą. Dlatego często były takie sytuacje, gdzie dzwonił do nas i mówił, że nie ma nas na pewnej uroczystości, na pewnym spotkaniu, że zostaliśmy pominięci, a inne rodziny są. I wówczas my w internecie atakowaliśmy panią starostę, co można zweryfikować na stronie Telewizja Siemianice. Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że celem jego było to, żeby nas skłócić z panią starostą. Pewnie do niej też opowiadał odwrotne rzeczy na nasz temat, po to, żeby skłócić ją z nami. Generalnie w ogóle wszystkie rodziny zastępcze podburzał zawsze po to, żeby atakowały panią starostę, a później jak rycerz na białym koniu przyjeżdżał i oferował pomoc jako wybawiciel. No dziś musimy posypać sobie głowę popiołem, przeprosić panią starostę, a dlaczego? To jest istota rzeczy. Dlaczego tak się stało? Dlaczego chcemy przeprosić panią starostę? To jest najważniejsza kwestia, którą zaraz upublicznimy, a jest ona wynikiem pewnej sekwencji zdarzeń z zeszłego piątku. No wówczas jechaliśmy z rodziną Cieplińskich odwiedzić ich dziecko, tą Klarę, która u nas mieszkała, która dzisiaj jest w innej rodzinie zastępczej. Z intrygi oczywiście Kortkowskiego została wywieziona 300 km, żeby ta rodzina jej nie mogła zobaczyć. I tutaj była taka sytuacja, o której teraz nie powiem, tylko państwo zobaczą. Zapraszam na reportaż. W dniu, w którym musieliśmy oddać Klarę 1 marca, odwiedziliśmy panią starostę, żeby się pożegnać. Wówczas pani starosta wykazała bardzo dużo zainteresowania sprawą, wydzwaniała, sprawdzała dokumentację. No też wówczas zweryfikowała nieprawidłowości, jakie, no i jej pracownicy, to są jej pracownicy oczywiście, którzy za jej plecami zachowują się, są niesubordynowani, za to powinni ponieść konsekwencje za dobra, ale jak widać nie można ich odwołać, bo Grzegorz Telebun z całą świtą zorganizowanej grupy PO Wiatru Czerwińskiego, która jest zainteresowana tylko i wyłącznie dyskredytacją pani Małgorzaty Matusiak, starosty powiatu trzebnickiego, no w jednym celu chcą przejąć władzę w całym powiecie. Ludzie, takie intrygi, takie problemy, jak ma rodzina Cieplińskich, jak ma dzisiaj nasza rodzina, zresztą jak ma również pani starosta, która musi pracować w oparach absurdu w tym urzędzie powiatu trzebnickiego. Ja też jej bardzo współczuję tego, że musi w tak toksycznych okolicznościach pracować, ale musicie być świadomi, że jeżeli w dalszym ciągu nic nie zrobicie w tym kierunku, również będziecie w takich oparach absurdu żyli. Dzień dobry, dziś mamy wtorek, 14 marca, dzień po wizycie u pana Igora Bandzowicza, premiera, chciałem powiedzieć, a to tylko burmistrz Prusic, który po licznych moich apelach w kwestii pomocy rodzinie Cieplińskich, którzy mieszkają w Prusicach,
wreszcie znalazł chwilę czasu i postanowił się z nimi spotkać. Na tym spotkaniu oczywiście nie zabrakło pana wicestarosty Grzegorza Terebuna wraz z adwokatem, więc wszyscy ci trzej panowie przyjechali, poświęcili swój cenny czas za państwowe pieniądze, spalili dość dużo paliwa, żeby się znaleźć w Kozicach. No i pytanie, jak go pomogli? Rozmawialiśmy tylko o tym, co chcemy osiągnąć. Powiedzieliśmy, że dziecko chcemy najbardziej odzyskać, bo proponowali nam tam pomoc finansową. No ale nam odmówiliśmy tej pomocy, ponieważ nam zależy na dziecku, a finansowo to jakieś zasiłki nam proponowali, powiedziałem, że dajemy jako taką radę, ponieważ nie chcemy nic jałmużny. I krótko mówiąc, sytuacja była taka, że po raz kolejny chcieli was przekupić kiełbasą wyborczą, przekupić. O co chodzi? Chodzi o to, że im zabrali dziecko, Konytkowski, ich człowiek w Trzebnicy. Razem mogą więcej, typowa doktryna Neumana. Wywiózł ich dziecko w głąb Polski po to, żeby nie mogli się z tym dzieckiem zobaczyć. Jakby nie było miejsca w Trzebnicy. Dziecko z powiatu trzebnickiego nie znalazło miejsca w powiecie trzebnickim. Znalazło to miejsce kilkaset kilometrów dalej pod Łodzią. Tylko po to, żeby oni nie mogli się z tym dzieckiem widywać. A Igor Bandrowicz, który jest jakby promotorem Grzegorza Terebuna, wicestarosty powiatu trzebnickiego, który wraz z ludźmi z tego całego zarządu trzebnickiego kilkukrotnie, mimo odwołań Roberta Koretkowskiego, dyrektora PZP Trzebnica, nie odwołał go, mimo że pani starosta Matusiak była inicjatorem odwołania tego człowieka, ponieważ jego działalność i historia nie pozwala, żeby prowadził tego typu, że na tym stanowisku w ogóle stał. No i cóż, przyjechaliście do pana Igora Bandrowicza. Jak zwykle mieliście wiele propozycji teoretycznych. Tam nikt nie wyciągnął pieniędzy, nie położył, tylko każdy mówił, wypełnij formularz XYZ, załącznik 37, może tam dostaniesz jakieś pieniądze. Chcieli wam pomóc też dać adwokata, prawda? Tak. No, adwokata, żeby ich odpowiednio zmanipulował, żeby już chyba w ogóle nigdy tego dziecka nie odzyskali. A wyście inteligentnie złożyli pismo, tak? W tym piśmie, które za chwilę załączymy, podłączymy, ludzie zobaczycie, napisaliście wyraźnie. Nie chcecie nic od nich. Chcecie tylko odzyskać swoje dziecko. A jak to można zrobić? W bardzo prosty sposób, panie Igorze Bandrowiczu i panie Grzegorzu Terebunie, wicestarosto Trzebnicy. W bardzo prosty sposób mogą odzyskać swoje dziecko. Wystarczy dzwonić Koretkowskiego. Tego człowieka wystarczy odwołać ze stanowiska. Piątek, 17 marca, godzina 6 rano. Wyjeżdżamy do Klary. Tak, Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pomaga rodzinom, że muszą jechać po kilkaset kilometrów, żeby zobaczyć swoje dziecko. Tak wygląda poranek dzisiejszego dnia, żeby wszyscy widzieli. I rodzina Cieplińskich, którzy muszą jechać 300 km, żeby zobaczyć swoje dziecko raz w miesiącu. Tak wygląda pomoc rodzinie w Trzebnicy. Robert Koretkowski, dyrektor PCPR-u Trzebnica. Razem mogą więcej. Doktryna Neumana. Wasz człowiek, panie Igorze Bandrowiczu, burmistrzu Prusic, Grzegorzu Terebunie, wicestarosto Trzebnicy. To wasz człowiek, tak, zarządza rodziną i dziećmi trzebnickimi, które nie ma dla nich miejsca w Trzebnicy. Trzeba jeździć po Polsce, żeby je odwiedzić. Robert, chciałbyś coś powiedzieć? Podziękować? Podziękuj może Koretkowskiemu. Za to, że muszę jechać prawie 4 godziny do dziecka jeszcze gdzieś, bo cię po prostu nie stać. Do tego cię doprowadził. Tak cię wychowywał 15 lat w domu dziecka, a później na Dębowej w Obornikach Śląskich. Że tak sobie radzisz, no gdyby nie było pomocy, to po prostu zostajesz bez dziecka. Zabrali ci dziecko, po prostu. W Polsce Rzeczpospolitej Ludowej, tak? 2023. Zabrali dziecko, ludziom zabrali dziecko i tak wygląda po prostu pomoc rodzinie. Jeszcze... No, jedzie wesoły autobus do Klary. Szkoda tylko, że musimy tyle kilometrów jechać, koszta.
No ale taki miał był zamierzony cel Kolitkowskiego. Żeby rodzina Ciepliński już nigdy nie zobaczyła swojego dziecka. To sam powiedział do wielu osób, którzy nam to też przekazali. Jak widać, jego cel spełnił z nam niczym, ponieważ my jedziemy. Słuchajcie, jesteśmy pod Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie. Jak widać, byliśmy u Klary. No niestety, na temat tego wypowiemy się, na temat tego dzisiejszego zdarzenia wypowiemy się dokładnie, bo zaraz Wam opowiemy, co się stało tak naprawdę. Przede wszystkim dziękujemy Pani Staroście Matusiak, bo to dzięki niej, Ewa, Ty zobaczyłaś Klarę. No i Pani Staroście Poddębicz, bo to też jest jej zasługa. Jednak są ludzie, którzy jeszcze mają serce na tym świecie i nie kierują się swoimi interesikami. Ale na temat współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach i PCPR-u Trzebnica opowiemy w osobnym rozdziale. Dziękuję. Dziękuję Pani Starosto, że mogliśmy wejść do Klarci. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, ludzie, moi drodzy, wszyscy kochani z powiatu trzebnickiego, no musicie to wiedzieć, to są bardzo ważne rzeczy. Wracamy właśnie z widzenia się z dzieckiem rodziny Cieplińskich. Już trochę ochłonęliśmy, bo emocje były bardzo duże. Ale co jest najważniejszego? Ja do tej pory zawsze byłem sceptyczny co do pani starosty Małgorzaty Matusiak, starosty powiatu trzebnickiego. Dlaczego? Wiele osób różne rzeczy opowiada i w internecie dużo troli o niej pisze, dobrych i złych rzeczy. Ale generalnie dużo osób mówi też o tym, że gra na dwa fronty. Ale po dzisiejszym dniu to, co zrobiła pani starosta Małgorzata Matusiak, jako starosta, jako kobieta, jako polityk, jako człowiek, jako matka, dla mnie tak dużo uznania zdobyła, zaraz powiem dlaczego. Tak dużo uznania zdobyła, że od dzisiaj na pewno nie dam się już manipulować nikomu innemu, a szczególnie Kolitkowskiemu, który często spuszczał nas ze smyczy jak pitbulli, żeby pogryźć politycznie panią starostę Matusiak. Okazuje się, że jednak pani starosta ma serce. Jest nie tylko politykiem, ale też jest człowiekiem. Jest kobietą, która rozumie, jak ważne sprawy się dzieją wkoło niej, szczególnie przy rodzinie Cieplińskich. Jest też matką, która rozumie, co znaczy móc z własnym dzieckiem się zobaczyć. No i co się stało? Ciekawostka. Jak już wiecie, Kolitkowski wywiózł ich dziecko 300 km, tak żeby oni nie mogli tam dojechać. Do takiego zadupia, gdzie nawet pociąg nie jeździ, żeby nie mieli czym tam zajechać. No i my żeśmy z nimi pojechali. No i co się stało? Tamten PCPR już był przygotowany na to, że my z nimi przyjedziemy. Powiedział, że oni sami nie przyjadą. I już z góry było ukartowane, że nas nie wpuszczą. To znaczy chodziło o to, żebyśmy nie mogli zobaczyć Klary. No jak wiadomo, moja żona, siedząca tu obok, która była jej zastępczą matką, jako rodzina zastępcza, no bardzo przeżywała to, że musiała oddać Klarę do jakiejś innej rodziny, ale i biologiczni rodzice również przeżywali, że muszą oddać swoje dziecko do nieznanej jej rodziny. No i pojechaliśmy sobie tam w odwiedziny umówione wcześniej, a pani mówi tak: pani jest ojcem, pani jest ojcem, pani jest matką, wy możecie wejść, a wy już nie. Tylko specjalnie po to, żeby udowodnić, że dalej Kolitkowski rządzi, że tutaj sięgają jego macki. A dlaczego akurat tu trafiła ta dziewczynka tak daleko? No właśnie po to, żeby oni nie mogli jej odwiedzić. No i co się stało? Napisałem do pani starosty Małgorzaty Matusiak, starosty powiatu trzebnickiego. Napisałem: pani starosto, powiem pani w skrócie. Jesteśmy na umówionym widzeniu. Mojej żony mnie nie chcą wpuścić. Ja może i bym wytrzymał tą presję, ale moja żona ryczy. Dlaczego tak muszą być traktowani ludzie, którzy powierzyli swoje życie pieczy zastępczej, którzy chcą wychowywać obce dzieci? Czy to jest nagroda za to, że poświęcili swoje serce? Pani starosta się pochyliła nad tym, zadzwoniła do starosty z tamtego
miasta. Robert, proszę Cię, wygoogluj, jak się nazywa starosta z tego miasta, gdzie byliśmy. Jak się nazywa? Nie wiem nawet, jak to miasto się nazywa. To jest to Poddębice. Poddębice, ludzie, nawet nie wiedziałem, że taka miejscowość istnieje. Poddębice. No i pani starosta Matusiak zadzwoniła do tamtej pani starosty, powiedziała jej, jaka jest sytuacja. Poprosiła ją, tamta pani starosta wcale nie musiała tego robić. Jak się pani nazywa? Pani Małgorzata Komajda. Komajda. Pani Małgorzato Komajda, starosto Poddębic. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. W imieniu rodziny Cieplińskich, w imieniu mojej żony, w moim imieniu, mam nadzieję, że również w imieniu społeczności lokalnej powiatu trzebnickiego, za to, że pani ukróciła tą zmowę patologii, która ma na celu upokorzyć byłą rodzinę zastępczą w postaci mojej żony, upokorzyć panią starostę Matusiak powiatu trzebnickiego, upokorzyć rodzinę Cieplińskich, no i co najgorsze, upokorzyć to wspaniałe dziecko, tą krawę cieplińską, która u nas mieszkała. No i co się stało? Tamta pani starosta, jak na nazwisko jeszcze raz? Komajda. Komajda, pani Komajda, starosta Poddębic. Dzwoniąc do tamtej dyrektorki PCPR-u, która była poinformowana przez Kortkowskiego, ona była w zmowie z Kortkowskim na nasz temat. Rozmawiała, a my siedzieliśmy pod drzwiami i to wszystko słyszeliśmy. Nie dlatego, że podsłuchiwaliśmy, tylko akurat tam siedzieliśmy. Nie wiem, czy ta pani dyrektor nie wiedziała, że my to słyszymy. Mamy to, jakby ktoś chciał, w telefonie do pokazania. Tamta pani dyrektor, choć otworzyła nam drzwi, choć nie powiedzieliśmy ani jednego słowa, tylko dzień dobry, stwierdziła do tamtejszej pani starosty, że my jesteśmy agresywni, że jesteśmy konfliktowi, że to źle wpłynie na dziecko. Choć wydaje mi się, że dziecko, gdy zobaczy swoich biologicznych rodziców, gdy zobaczy swoją byłą mamę zastępczą, którą strasznie kochała i kocha, to będzie szczęśliwe. Ale według pani dyrektor PCPR-u Poddębickiego wizyta nasza była niewskazana. A dlaczego? No bo gdyby naszej wizyty nie było, to i ich wizyta by nie doszła do skutku, bo oni nie stać ich na to, żeby tu przyjechać. Kordytkowski o tym wie. Ich na to nie stać. Podziękujcie panu Igorowi Banderowiczowi. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Pani starosta Matusiak, starosta powiatu trzebnickiego, takich polityków ja chcę, takiego starosty ja chcę. Igor Banderowicz, burmistrz Prusic. Takich polityków i burmistrzów ja nie chcę. Grzegorz Trybun, wicestarosta powiatu trzebnickiego, który roztoczył parasol ochronny nad Korytkowskim i nie pozwala go zwolnić. Takich polityków ja też nie chcę, którzy nie patrzą na dobro tych ludzi, co tu z tyłu siedzą, tylko próbują ich urobić. Podczas wizyty 13 poniedziałek, sprzedając im kiełbasę wyborczą. Może wy powiecie coś na temat? No ja ogólnie nie chcę, tak jak mówię, nie chcę pomocy. Ja tutaj mam prawdziwą pomoc, z której korzystam. Dziękuję za to wszystko razem z moją żoną oczywiście, tak? Bo gdyby nie to, że jesteście tutaj, tak? Zawieźliście nas i odwoziliście też do domu, no to ja bym dziecka nie zobaczył, nie wiem, czy nawet do sprawy, czy po sprawie. Robercie, ważna sprawa. Jak przychodziłeś do nas do domu, dziecko poznawało, że jesteś jego ojcem? Tak, a powiedz, jak jest dzisiaj? Dzisiaj moje dziecko nawet nie poznaje mnie i żony, gdzie matkę mówiła mama, tata, przez telefon słysząc nasze głosy, a teraz nic. Mówimy mama, tata, nic, a nic. Dziecko nie poznaje własnych rodziców. To jest najgorszy ból. Czy tak ma właśnie wyglądać piecza zastępcza w Polsce, pani Maląg, minister? I wszystkie PCPR-y z tej czarnej szachownicy. Czy o to właśnie wam chodzi, żeby dzieci w ten sposób wychowywać, żeby nie wiedziały, jak wyglądają ich rodzice? Ja już nie wspomnę o innych rzeczach, może wy chcecie coś wspomnieć. Żeby matka na przykład, żeby matka z płaczem wychodziła z wizyty od córki. Bo nie wie, to nie jest dziecko, które znaliśmy, tak? Jest strasznie zmieniona, to szok jest dla mnie, szok, niedowierzanie. Ale niestety, tak działają wszyscy, tak?
Przede wszystkim pani dyrektor tego PCPR-u, my dokładnie słyszeliśmy, co pani mówiła przez telefon. Pani całkowicie dyskryminowała naszą rodzinę, choć pani w ogóle nas nie zna. Zna pani nas tylko z opowieści Korytkowskiego z PCPR-u Trzebnica, no i pewnie od cygana, który ocyganił panią. Ale to, że pani tutaj popiera taka wzajemne poparcie ludzi z tego samego fachu, czyli PCPR-u Trzebnica, całkowicie panią dyskredytuje. Pani w ogóle nie powinna być dyrektorem już tego PCPR-u. To, co pani dzisiaj, ten cyrk i to, że pani się wycofała, udaje pani, że pani była poza całą sytuacją, nie odzywała się pani, ale my słyszeliśmy, co pani mówiła do swojego starosty przez telefon. Pani oczerniała nas, choć pani nas w ogóle nie znała. Nigdy pani nas nie widziała, chyba że w internecie. I tutaj pani popierała jedyną słuszną linię, czyli PCPR, Korytkowski, Trzebnica. Wielkie podziękowania dla pani starosty Matusiak. Takiej starosty właśnie chcemy. Wielkie podziękowania dla pani starosty pod Dębicy. Jak się ta pani nazywa? Małgorzata Komajda. Pani Małgorzata Komajda, też pani serdecznie dziękujemy. Zrobiła pani coś dobrego, naprawdę coś dobrego dla świata, dla tej rodziny, dla tego dziecka. To, że to dziecko jest po prostu odseperowywane od nas, to niestety nic dobrego dla tego dziecka. Cóż, która ludzi do nas dzwoni. Ostatnio miałem taki telefon od pana Trojana, który chce wystąpić. Trochę nazwisko spoiwonowacone z pracownikiem gminy Prusice, trochę się przestraszyłem, myślałem, że to jakiś podstęp, ale jak się okazuje, są ludzie, którzy no chcą zeznawać, chcą dużo wnieść. Ja taką informację dla wszystkich chciałem przekazać. My nie jesteśmy wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli ktoś myśli, że do nas zadzwoni, powie nam o jakichś nieprawidłowościach, a my jak kat przyjdziemy i zetniemy komuś głowę, no nie jesteśmy od tego. Od tego jest wymiar sprawiedliwości. Jeżeli są nieprawidłowości, my to kierujemy na policję, do prokuratury. No jak widać, w końcu wymiar sprawiedliwości wziął się za Korytkowskiego wczoraj, więc pomału ten pan będzie rozliczony za wszystkie swoje osiągnięcia. A jeżeli chodzi o drugą stronę medalu i drugą drogę, którą byśmy chcieli iść, to wszystko, co robimy, nie robimy po to, żeby wymierzać sprawiedliwość dla no, ziomów, krótko mówiąc, którzy próbują zawłaszczyć sobie cały powiat, tylko chcemy budować opinię społeczną. Chcemy, żeby ludzie, żebyście wy, to jest wasz sukces. Ta oglądalność dzisiaj telewizji, którą kiedyś wam zostawimy w spadku, jak ponaprawiamy wszystkie sprawy, to ta telewizja będzie wasza. My nie chcemy się tym zajmować, bo jak widzicie, zajmuję się tutaj biznesem i jestem bardzo zadowolony z tego, co robię, a zaraz do tego dojdziemy. Ale my nie jesteśmy po to, żeby wymierzać sprawiedliwość. My chcemy, żebyście wy, jako społeczeństwo, zrozumieli, w jaki sposób jesteście załatwiani, ogrywani. Tematyka pana Leśniaka. No mamy dzisiaj nowiutkie dokumenty, dosłownie sprzed godziny z Urzędu Marszałkowskiego. O co chodzi? No chodzi o to, że ktoś sobie wymyślił, że za 500 tysięcy zrobi sobie tam inkubator przedsiębiorczości. No, bardzo szczytny cel. Na czym on polega? Polega on na tym, żeby przytulić kasę, 500 tysięcy złotych. I na bazie starej rudery pan Leśniak Kamil, który kilka dni temu, albo nawet wczoraj, próbował się tutaj do nas, do naszej telewizji jako znajomym dołączyć. Panie Kamilu, my nie potrzebujemy takich znajomych jak pan, a pan niech sobie już kupi plecak, bo jak widać, ci pańscy koledzy, którzy wzięli pana po to, żeby pan filmował wyciskanie soków w tym inkubatorze, nie wiem, czy to ma być sok z gumi jagód i będziecie tam robić specjalne skoki, bo ostatnio czytałem sobie w takiej gazetce, pan burmistrz Prusic Igor Bandrowicz wraz z wicestarostą Grzegorzem Terebunem. Na takiej całej stronie opisywali ten sensacyjny inkubator przedsiębiorczości za 500 tysięcy złotych. Że tam niby jakiś rowerzysta drogą rowerową będzie jechał i wpadnie do tego inkubatora, gdzie pan Kamil Leśniak będzie wyciskał swoje soki. Być może jakaś tam pani będzie sprzedawała sery, może Korytkowski śmietanę będzie sprzedawał. Kto to wie, kto tam będzie co robił, ale na zdrowy rozum, ludzie, ja nie jestem jakimś biznesmenem. Pomyślcie, ekonomia, prosta ekonomia.
500 tysięcy złotych, żeby wyremontować rudele. Po co? Czy ta rudela w ogóle spełnia gabarytowo taką infrastrukturę, gdzie mógłby być, nie wiem, zwykła hala targowa, bo tu o to chodzi. Inkubator przedsiębiorczości to jest hala targowa. Moi drodzy, jak widzicie tutaj teledysk Banda i Wanda, taki fajny zespół z dawnych czasów, ktoś kto ma więcej niż 30 lat to pamięta, ale nie to wam chciałem pokazać. Pod tym teledyskiem, w rytm tej muzyki znajdują się trzy dokumenty. Podpisane imię i nazwisko pani Monika Stankiewicz, imię i nazwisko pan Grzegorz Telebun, imię i nazwisko pan Arkadiusz Poprawa. Ci panowie, to się nazywa deklaracja poufności. Na czym to polega? To LGT, żeby udzielić tego kredytu, tych 500 tysięcy na wyciskarkę soków Kamila Leśniaka z Prusic, musiało poręczyć. Tych poręczeń było więcej. Oczywiście ja pokazuję tylko trzy wybiórczo. Niektórzy z tych osób, które miały poręczyć, się wycofały. Dlaczego? Dlatego, bo to poręczenie miało mieć charakter bezstronności, to znaczy osoby, które poręczają, nie powinny być spoinowacone z osobą, która jest beneficjentem tych pieniędzy, które miała otrzymać. To znaczy, chodzi tu o to, że Kamil Leśniak miał otrzymać poręczenie od członków LGT i tymi członkami był Grzegorz Telebun chociażby, który poręcza i deklaruje, że nie zna pana Leśniaka, bo chodzi praktycznie z tej samej miejscowości. Był sekretarzem Prusic, gdzie Leśniak Kamil pracuje. No jak go nie znał? No chyba wszyscy chyba pękną ze śmiechu, jak taką historię usłyszą. Tak samo pani Stankiewicz, tak samo jest tam pracownikiem z Prusic, tak samo zna pana Leśniaka. No może ktoś powiedzieć, że Arkadiusz Poprawa nie znał pana Leśniaka, no ale umówmy się ludzie, nie żartujmy. Po prostu taka była potrzeba i ci ludzie poręczyli. Ciekawe, jak teraz będą rakiem się wycofywać, jak nie dojdzie do skutku we wrześniu, koniec września jest termin zakończenia tego inkubatora przedsiębiorczości. Ten inkubator już był przesuwany ze względów covidowych, różne historie, to nie będę tego zagłębiał. Generalnie chcę wam ludzie pokazać, na czym polega cały deal. To są ci sami ludzie, cały czas wam mówię, zorganizowana grupa PO Wiatu Trzebnickiego. Zrobili nocną zmianę w LGT, w tym stowarzyszeniu, który rozdziela pieniądze, tak zwana instytucja organizująca konkurs. Stowarzyszenie LGT Kraina Wzgórz Trzebnickim. Ta instytucja rozdaje po prostu pieniądze poprzez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, który no, oczywiście na koniec tej całej inwestycji będzie to wszystko weryfikował i sprawdzał, ale na tą chwilę opiera się na rękojmi tej deklaracji bezstronności, którą udzielili właśnie Grzegorz Telebun i Monika Stankiewicz i Arkadiusz Poprawa oraz inni członkowie LGT, którzy twierdzą, że nie znają pana Leśniaka. Sami się zastanówcie, czy oni go znają, czy nie. Hala targowa, w której ludzie mieliby swoje stanowiska, w której by sprzedawali swoje produkty. Po pierwsze, ten budynek nie spełnia takich norm. Po drugie, zastanówmy się nad zwykłą ekonomią. Trzeba wydać 500 tysięcy, żeby wycisnąć soki. Tam zabłąkany jakiś kolarz przyjedzie, żeby wypić ten sok u pana Leśniaka Kamila. Ile ten sok będzie kosztował? Ile lat, czy do końca życia jeszcze jeden dzień trzeba będzie tam sprzedawać te soki i sery, żeby odrobić te 500 tysięcy? No ktoś powie, ale to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze z Unii. No cóż, LGT, taka bardzo znana instytucja, która rozdziela takie środki unijne. No notabene środki unijne to nie jest nic innego jak nasze pieniądze. Biorą tutaj stówę, zawożą do Unii, tam ukradną 30 i oddadzą 70. I z tych 70 zbierało się 500 tysięcy i ktoś wpadł na pomysł, żeby na pana Leśniaka, pracownika gminy Prusice, zrobić wyciskarkę soków w starym budynku, który tak naprawdę nie spełnia żadnych norm. I teraz dalej, o co chodzi? Ktoś LGT, które miało wyrazić zgodę na przepływ tych pieniędzy.
tam powstała pewnego rodzaju nocna zmiana, jak w polskim rządzie za czasów Olszewskiego. Wywalili taką panią Katarzynę, zamienili ją na innych i ci inni udzielili tego kredytu zaufania, które było oparty na podstawie kilkunastu osób, którzy mieli być bezstronni, którzy dali niejako swoją osobą rękojmię, że ten cały biznes ma sens, że pieniądze zostaną spożytkowane we właściwy sposób. Dzisiaj już wiemy, że 180 tysięcy około zostało pobrane. Dom jaki jest, taki jest. Remont, jak widać, daleki do końca. Termin do wykonania pozostał już tylko do września. Okna zamiast drewniane powstawiane plastikowe. Pytanie, czy te 180 tysięcy poszły na remont tego domu? Czy może tylko 80 poszło na remont domu? A 20 się nakarmili już inni. To sugestia do pana Leśniaka. Pan bierze za to odpowiedzialność. To pana interes jest. Pan będzie we wrześniu musiał trzepać tyłkiem, a ci, którzy pana na to wepchnęli, obrócą się plecami. Powiedzą, c'est la vie. A teraz, moi drodzy, żeby nie było smutno w tym naszym programie, żeby było trochę weselej, będziemy wprowadzać różne unowocześnienia, że tak powiem. I tutaj mam taki dla was ciekawostkę, to będzie taki sketch. Kto pierwszy się zorientuje, kto to śpiewa? To taka piosenka z dedykacją dla włodarzy powiatu trzebnickiego. Czy już ktoś wie, co to jest za zespół z czasów PRL-u? To Banda i Wanda! Słuchajcie, Banda i Wanda niedługo wystąpi w nowym przeboju Nieruchomości Prusińskie. No i spróbujmy dojść do tych nieruchomości. To kolejna historia sensacyjna. To znaczy pytanie, czy żona Cezara powinna prowadzić jakiekolwiek interesy? Czy oczywiście nie jest to zabronione? Ale czy ktoś z was nie chciałby kupić mieszkania na preferencyjnych warunkach, to znaczy rozłożyć sobie na 10 lat płatność po to, żeby osoba, która wynajmuje, spłaciła ten kredyt? No ja bym chciał, ale nikt do mnie się z czymś takim nie zwrócił. Być może dlatego Wanda Banderowicz tak się uśmiechała na naszym portalu. Może jej właśnie o to chodziło, że śmieje się z was, ludzie, że ona może to, czego nie możecie wy, czego nie mogę ja. Nam nikt takiego preferencyjnego kredytu nie udzieli. Następna sprawa, za chwilę przejdziemy do tematyki pokazywania tego na dokumentach, bo ja te wszystkie dokumenty już tutaj mam. Za chwilę je wrzucę i wam pokażę, na jakich zasadach ta pani wynajmuje na przykład ziemię. Ziemię, pod którą należałoby, została wydzierżawiona za darmo w gminie Prusice, tylko po to, żeby na niej powstał teren rekreacyjny. No i dzisiaj stoją tam dwie bramki, tylko że pytanie, czy ktoś tam gra. Na czym polega ten cały deal? No na tym, że Igor Banderowicz tam nie gra w piłkę, ani nikt z jego znajomych. Nie ma tam tego zespołu, który tam też haratał ktoś w gałę, pamiętam. To chyba jakiś jego kolega. Ale tam też nie harata w tą gałę. Natomiast wiadomo, że na te wszystkie ziemie brane są dopłaty. No pytanie, czy te dopłaty powinny być kierowane do osoby, która niczego nie uprawia? W maju będzie wiadomo. Na pewno tematyka jeszcze dzisiaj będzie... Pani, pozdrawiamy panią, gdzie mieszka Klara Cieplińska. Pani przed chwileczką rozmawiała z rodziną Cieplińskiej i tutaj próbowała ich zastraszyć, że nie wolno mówić o tym, co w Polsce wolno mówić. No pani wzięła to dziecko, pani się nim zajmuje. I pani tak robi, że dziecko nie poznaje swoich rodziców. U nas poznawało. A u pani jakoś nie. Jest pani bardzo agresywna, bardzo konfliktowa. To chyba nie o nas mówiła pani dyrektor powiatu, jak to się tam nazywało, Poddębica, pani dyrektor PCPR-u Poddębica. Ona mówiła, że jesteśmy konfliktowi i że jesteśmy agresywni. Chyba o pani powinna powiedzieć. To pani była bardzo agresywna podczas tego spotkania. My pani nic nie zrobiliśmy, my pani jeszcze nigdy nic nie powiedzieliśmy. Stwierdzamy tylko fakty. Fakty są takie, że Klara Cieplińska nie poznała swoich rodziców, choć tu przyjeżdżając do nas zawsze ich poznawała. To pani nie chciała dopuścić mojej żony i gdyby nie pani starosta, starosta pani Małgorzata, już nie pamiętam nazwiska, ale pani starosta Poddębicy, gdyby nie jej interwencja,
moja żona nie mogłaby zobaczyć tego dziecka. Dlaczego? Co pani stało na przeszkodzie? Przecież to dziecko bardzo się cieszyło. Pani o tym widziała, że się dziecko cieszyło, że zobaczyła swoją byłą mamę zastępczą. Nie pozdrawiamy pani i proszę nas nie straszyć, RODO, bo może pęknąć żyłka. No cóż, mamy tu jeszcze kilka ważnych spraw. Najważniejsza sprawa taka, że wreszcie znaleźliśmy adwokata dla rodziny Cieplińskich, który będzie walczył o odzyskanie ich dziecka, być może przeniesienie go również do powiatu trzebnickiego, być może do nas, no my jesteśmy otwarci zawsze oczywiście, ale wątpię, żeby to się wydarzyło. Chociaż słyszałem, że tam bardzo poważne sprawy się zaczynają dziać w powiecie, bardzo się z tego cieszę. To jest bardzo ważne, ludzie, to od was zależy, to nie od nas. Od was zależy, czy zacznie się zmieniać pozytywnie. Wygląda na to, że zaczyna się tam zmieniać pozytywnie. Że wszyscy zaczynają grać w końcu do jednej bramki przeciwko tej patologii zorganizowanej grupie PO Wiatu Trzebnickiego. Ja zaraz tą grupę przeczytam, bo ta grupa właśnie złożyła podpisy u pana Kamila Leśniaka, dając rękojmie wzięcia tych pieniędzy, znaczy tych 500 tysięcy na wyciskarkę soków w starym budynku, do której ma podjeżdżać rzekomo ten kolas zabłąkany i pić te soki od pana Kamila Leśniaka. No być może Igor Bandrowicz, on jest taki usportowiony, ma już tam dwie bramki na terenie, który dzierżawi jego mama. Być może też ściągnie tam wyścig pokoju i przyjedzie 200 kolarzy zabłąkanych i staną tam pod tym domem i wypiją te soki. Ale w dalszym ciągu nie widzę tam ekonomicznego uzasadnienia, nie widzę żadnego biznesu. Jedyny biznes, jaki widzę, to przytulenie pieniędzy. Pieniędzy tych, które są na remont tego budynku, który musi być skończony we wrześniu. Który myślę, że nie będzie skończony, bo pieniądze hieny rozdrapały, następne będzie coraz ciężej zorganizować. Tak to już jest, taki młody człowiek mi kiedyś powiedział, jak widzicie, za mną jest mój biznes, wiem, że to co wyprodukuję, sprzedam, jest moje i w biznesie zazwyczaj bywa tak, że ciężka praca kończy się dochodem, natomiast w takich interesikach, w takich geszeftach, wygląda to w ten sposób, że żeby przytulić 10 zł, to trzeba 50 zmarnotrawić. Tak to wygląda. I tutaj w tym przypadku ewidentnie taka sytuacja ma miejsce. Dlatego bardzo wątpię, żeby ten budynek kiedykolwiek był ukończony. Co więcej, w momencie, gdy LGT, ten znana instytucja, która udzieliła rękojmi na udzielenie tego kredytu, udzieliła tego kredytu zaufania, chętni byli też z Obornych Śląskich, pan burmistrz Poprawa, ale się wycofali. Natomiast dwie gminy, gmina Zawonia i gmina Trzebnica, wystąpiły z tego pseudoklubu, który został zawłaszczony i swoim, no przypomnę tylko, że Kamil Leśniak był członkiem tego stowarzyszenia. On z niego wystąpił tylko po to, żeby wziąć właśnie te pieniądze. Ale to on sam na to nie wpadł, to nie był jego pomysł. On dzisiaj będzie tylko za to ponosił konsekwencje. Takich osób jest więcej w gminie Prusice. Te wszystkie grafiki, które tam podłączę, te wszystkie papiery, które będziemy, no nie wiem, czy w piątek, czy w niedzielę, bo prawdopodobnie w piątek musimy ratować Klarę i musimy jechać z adwokatem, żeby ją uratować. I prawdopodobnie będzie to niedziela, to jeszcze Państwa poinformujemy, ale na pewno te wszystkie zeskanujemy, to wszystko pokażemy i będziemy omawiać punkt po punkcie. Każdy z tych business development, Banda i Wanda, nieruchomości, nowe przeboje grupy Banda i Wanda oraz no, mnóstwo innych rzeczy, które no, dostarczają nam ludzie. Pytanie, panie Igorze Bandrowiczu. Panie Grzegorzu Terebunie, Arkadiuszu Poprawa, czy warto było chronić Korytkowskiego? Dzisiaj wszystko upublicznie. Już dzisiaj mnie nie interesuje Korytkowski. Dzisiaj mnie interesuje powiat trzebnicki. Po to, żeby kolejne pokolenia mogły normalnie żyć. Żeby mogły się bogacić, mogły normalnie pracować. Żeby się rozwijać zawodowo, żeby rodziny mogły się prawidłowo rozwijać, żeby miały właściwy dostęp do wszystkiego, co jest możliwe. A to, że wy co chwilę pokazujecie w internecie, że tu droga otwarta, tam szkoła, tu to. Słuchajcie, to tak jak przed chwileczką powiedziałem. Mądry człowiek powiedział, że żeby przytulić, żeby zrobić geszeft na 10 zł, to trzeba 50 zmarnować. I mi chodzi o to,
żeby te 50 w całości trafiało do społeczeństwa, a nie tylko 10. I tu się nie ma czym chwalić. Dziękuję. Klara. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom.